José Mourinho jest jednym z najlepszych szkoleniowców na świecie. Sięgał po wiele tytułów w Anglii, Portugalii, Hiszpanii czy we Włoszech. Osiągał sukcesy również na arenie międzynarodowej. Niestety Portugalczyk jest też człowiekiem bardzo charyzmatycznym, o czym zdołało się przekonać wielu piłkarzy oraz zwykłych pracowników klubu. Wspominałem o tym przy okazji odcinka dotyczącego Ewy Carneiro, lekarki zniszczonej przez wspomnianego trenera. W dzisiejszym materiale chcę poruszyć temat kolejnej ofiary Portugalczyka. W tym odcinku będę chciał odpowiedzieć na pytanie, jak José Mourinho zniszczył Ikera Casillasa. Zapraszam do oglądania. José Mourinho trafił na Estadio Santiago Bernabeu w 2010 roku. Wcześniej z dużymi sukcesami trenował FC Porto, Chelsea oraz Inter Mediolan. Dwukrotnie sięgał po Ligę Mistrzów, wygrywał krajowe puchary. Portugalczyk był na absolutnym topie wśród trenerów na całym świecie. Nic więc dziwnego, że sięgnęła po niego drużyna królewskich, która od dawna marzyła o 10. zwycięstwie w Champions League. Pierwsze sezony były naprawdę obiecujące. Zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii czy wygrane w Pucharze Króla i w Superpucharze napawały optymizmem. Niestety sezon 2012-2013 był ostatnim sezonem José w Madrycie. To właśnie w tym czasie Portugalczyk wpadł w konflikt z legendą Realu Ikerem Casillasem. Mourinho był zdania, że w jego szatni jest kret, który wypuszcza na zewnątrz informacje prosto z szatni. José swoje podejrzenia skierował w stronę hiszpańskiego bramkarza, który nie przyznawał się do winy. Portugalski szkoleniowiec stracił zaufanie do Casillasa, którego zdegradował do roli rezerwowego. Nic nie mówiłem, bo to on był trenerem. Potem doznałem jednak kontuzji, podczas której słuchałem tylko, jaki to jestem zły, fatalny i niedobry. Jedyne czego chciałem, to żeby moja ręka znów była sprawna. Chciałem jak najszybciej wrócić do grupy, do składu, choć moje miejsce zajęte było już przez Lopeza, który spisywał się dobrze. Iker przyznał, że w ostatnim sezonie Mourinho na Estadio Santiago Bernabeu nie rozmawiali ze sobą. W ciągu jego ostatniego roku w Madrycie nie rozmawialiśmy w ogóle. To była okropna sytuacja. Sytuacja ta potem zaważyła na odejściu Casillasa z Realu w 2015 roku. Potem już przy Ancelottim chciałem tylko oczyścić swoje imię. Wciąż nie czułem się jednak dobrze na poziomie relacji interpersonalnych. Odszedłem dla dobra swojego i Realu. Mogłoby się wydawać, że ten przykry incydent przekreślił jakiekolwiek pozytywne relacje między Casillasem a Mourinho. Nic z tego. Gdy Hiszpan zakończył profesjonalną karierę, Portugalczyk w jednym z wywiadów zdradził, że aktualnie przyjaźni się ze swoim byłym podopiecznym. Wielka dojrzałość i inteligencja Ikera sprawiły, że zawsze się szanujemy, a po latach mogliśmy nawet zbudować szczerą przyjaźń. To wielki bramkarz i wspaniały człowiek. Casillas łącznie rozegrał 725 spotkań w barwach królewskich, 264 z nich zakończył z czystym kontem. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.